Hej, cześć, witam Cię, ale najpierw bym się napił kawusi. Okej, już jestem, to cóż dzisiaj kolejna dawka wiedzy w szybkim materiale. A o czym będziemy dzisiaj mówić, jaką pigułkę rozwoju chcę Ci przekazać? Temat jest dość prosty. Ryzyko ponownego urazu więzadła krzyżowego przedniego, ale po ACLR, czyli po rekonstrukcji. Czyli dzisiaj nauczysz się i poznasz co najmniej trzy czynniki, które wpływają na ryzyko ponownego urazu więzadła krzyżowego przedniego. Ogólnie ryzyko wtórnego urazu ACL jest trochę kontrowersyjne, ale najczęściej po rekonstrukcji wynosi plus minus w okolicach 15-17% w pierwszym roku. Na podstawie przeglądu systematycznego i metaanalizy Wigginsa z 2016 roku, to można powiedzieć właśnie, że takie często są widełki 15-17, to jest takie prawdopodobieństwo, że znów zerwiesz ACL. Wiek, poziom aktywności są kluczowymi czynnikami ryzyka ponownego urazu po rekonstrukcji ACL. W przypadku młodych sportowców, czyli młodzi to są dla mnie tacy mniej niż 22-25 lat, to powracających do sportów wyczynowych obejmuje praktycznie czynności związane ze skakaniem, zmianą kierunku ruchu, dynamiką. Odnotowano wskaźnik wtórnych urazów na poziomie około 23%, zwłaszcza we wczesnym okresie powrotu do sportu. W porównaniu z młodocianymi kolegami, którzy nie doznali urazu, wskazuje to na 30-40-krotnie większe ryzyko wystąpienia urazu ACL po rekonstrukcji. Dodatkowo, jak zawsze, by nie być gołosłownym, stawiam się do taką grafikę, która posłuży za punkt odniesienia. Również można byłoby Ci powiedzieć taki dodatkowy element, po cichu tak troszkę, że dużo osób o nim nie wie. Więc czy wiesz w ogóle, że prawdopodobieństwo wystąpienia ponownego urazu częściej występuje w nodze kontralateralnej, czyli tej nieoperowanej przeciwnej, a z badań możemy wyczytać, że ten współczynnik jest bardzo duży, bo aż 6-krotnie większy, u kobiet 2-krotnie. Badanie pochodzi z 2016 roku, a ja to usłyszałem na kongresie ESCA w tym roku. Więc jeżeli zależy Ci na tym, by zabezpieczyć się przed kontuzją, ponowną kontuzją, sam sobie odpowiedz, czy zdrowie fizyczne i psychiczne chcesz zostawić przypadkowi, a może lepiej współpracować ze specjalistą, który wie, co robi i z pewnością Ci pomoże. Jak to zawsze mówię, by grać w grę, trzeba znać zasadę tej gry. Ja już troszkę gram, więc jeśli chcesz, napisz do mnie, a z przyjemnością powiem Ci, co zrobić. Uraz kolana to nie tylko ACL. Mamy tu też inne dolegliwości, ponieważ występuje deficyt proprioceptywny, zmiana kontroli nerwowo-mięśniowej, niestabilność mechaniczna, jak i funkcjonalna, zmiana charakteru w ogóle pracy włókien z pierwszego na drugiego typu, no i występuje wzrost miostatyny po urazie oraz możliwość ponownego uszkodzenia. Czyli jak widzisz, piękna drabinka znów się prowadzi i, że tak powiem, zakleja w tym kierunku, żebyś znów zerwał ACL, a może jakiś inny uraz. Jak sam widzisz, dużo rzeczy do zrobienia, ale można o to zadbać. A co więcej, zobacz, poprzedni materiał, który masz tutaj, opowiadam o tym, czy w ogóle powinieneś iść na operację i czy zawsze jest to słuszna decyzja, więc polecam, żebyś zobaczył i wrócił do materiału, jak jeszcze nie widziałeś. Idąc dalej, zawodnicy, którzy w przyszłości doznali urazu, bardziej w przyszłości, doznali urazu ACL-a na jakimkolwiek etapie swojej kariery, to byli ponad 2-krotnie bardziej narażeni na ryzyko wystąpienia kolejnego urazu, ale uwaga, grupy kulszowo-goleniowej, czyli Twojego dwugłowego, w porównaniu z osobami, które nie doznały urazu w przeszłości. Przyczyn zwiększonego ryzyka hamstringów no to jest wiele. Może być to związane ze zmienioną jakby biomechaniką po ACL-u. To jak wiemy doskonale, jeżeli zerwiesz, to się zmienia biomechanika ruchu. Po ACLR to samo jest. Biomechanika ruchu całkowicie się zmienia. Więc rodzaj również zastosowanego przeszczepu, graftu, takie resztkowe osłabienie ścięgna na skutek niepełnej rehabilitacji lub upośledzenie sensomotoryczne to będzie takie główne elementy, dlaczego w ogóle dochodzi do urazów. Więzadło krzyżowe przednie, jak już wiesz z tego materiału, odpowiada za ograniczenie takiej przedniej translacji piszczeli i podczas chodu to jest taki zewnętrzny moment siły, który będzie chciał nam jakby zgiąć kolano w fazie podporu. I żeby do tego nie doszło, no to musimy zadziałać czworogłowym uda, czyli mięsień, który jest z przodu uda, z przodu kolana, można byłoby powiedzieć. Osoby po zerwaniu chodzą tak, jakbyśmy chcieli, one wtedy tak unikają tej fazy, czyli nie chcą generować siły i mocy z czworogłowego. I później muszą zadziałać przez dwugłowę, by zgiąć kolano, a ten moment jest większy, ponieważ ogranicza przednią translację piszczeli, czyli dwugłowy
ma bardzo podobną funkcję. On też będzie ograniczał przednią translację piszczeli, czyli jak nie masz ACL, to mocniej pracuje tył uda. Więc jak nie ćwiczyłeś wcześniej dwójki, to masz większe ryzyko uszkodzenia głowy długiej dwugłowego. Na wielu szkoleniach i webinariach mówiłem wcześniej, jak dochodzi w ogóle do urazu hamstringów, to aż 80% zawsze to jest głowa długa. I teraz tak jak wpadłem tak na pomysł bardzo mocno spontanicznie, czy może chcielibyście też materiał o konsekwencjach po ACL-u? Bym Wam opowiedział coraz to więcej ciekawych elementów, jakie zmiany biomechaniczne zachodzą, jakie ryzyko może wystąpić i na co również powinniście zwrócić uwagę. Będzie to wartościowy materiał do Twojego skarbca wiedzy, ale daj znać, bo mnie ciekawi Twoja opinia, czy byście chcieli na przykład taki materiał. A kończąc ten, chciałbym, byście pamiętali, że samo zerwanie ACL-a to nie tylko kolano, to szereg konsekwencji, jakie niesie za sobą ten uraz. W procesie rehabilitacji i treningu proszę nie skupiajcie się tylko i wyłącznie na kolanie, że trzeba tylko i wyłącznie skupić się na tym jednym punkcie. Zaznaczcie wiele innych elementów i wypracujcie, by nie doszło do ponownej kontuzji. Przygotujcie swoich sportowców, jak i samych siebie, do konkretnej aktywności i dopiero wtedy zrozumiecie, jakie to są zmagania w tych sportach. No i oczywiście na hoj przygodo na pewno nie wychodzimy na Runmagedony, Ironmany i tak dalej, jeżeli nie ćwiczyliście wcześniej. Jak to zawsze zaznaczam, zawsze rehabilitujemy i ćwiczymy osobę, a nie staw. I tym oto pięknym zakończeniem pozwolę sobie dopić moją kawę. Pewnie już jest zimna niestety, to pójdę zrobić po prostu drugą. Więc staram się Wam przekazać najnowszą wiedzę opartą na faktach. Mam nadzieję, że spełniam Wasze oczekiwania. A jeżeli uważasz, że moje dokonania są wartościowe, to subskrybuj ten kanał, kliknij w dzwoneczek. Jako pierwszy dowiesz się o kolejnej sztabce złota, którą możesz włożyć do swojego skarbca imieniem rozwój. Zagadka rozwiązana, która była związana z ryzykiem wystąpienia kontuzji, to wszystko odczarowaliśmy. Tak więc weź pod uwagę, że powrót do sportu to nie prosta linia, a czasami kręta, bardzo trudna droga, jednak do przewidzenia, jeżeli masz odpowiednią osobę i przewodnika, która Cię za rękę poprowadzi, to wtedy jest stosunkowo łatwiej. Cieszę się, że również mogę być w Twoim w rozwoju i podziel się swoją opinią w komentarzu, czy też u nas na grupie, jeśli jeszcze do niej nie dołączyłeś, to zrób to teraz, tutaj masz link pod spodem. Cóż mogę więcej powiedzieć? Dzięki za dzisiaj, świetna robota, no i widzimy się niebawem w kolejnym materiale. Ściskam, Sherlock, udanego dnia.